Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Na proste równaniu y równa się ax plus b leżą punkty k i l. Wynika stąd, że jest to klasyczne zadanie z funkcji liniowej, ewentualnie z geometrii analitycznej. W tym zadaniu musimy znaleźć równanie funkcji liniowej przechodzącej przez dwa punkty. Jak to robiliśmy? Zapisujemy sobie postać kierunkowo funkcji liniowej, czyli ax plus b. No i podstawiamy za x 1, za y 0 i później za x 0, za y 1, czyli podstawiamy współrzędne punktów. Co otrzymamy? Po podstawieniu pierwszego punktu będziemy mieli 0, to się równa a razy 1, czyli a plus b, i pod spodem 1 to się równa a razy 0, to jest 0 plus b. Zobacz, mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Z drugiego równania my już widzimy, że jedno b to 1, czyli b to 1, i my możemy sobie jedynkę podstawić do pierwszego równania w miejsce b. Czyli mamy a, mamy 0, to się równa a plus 1. 1 przerzucamy na drugą stronę, czyli minus 1 to jest nasze a. Czyli a to minus 1, mamy a, mamy b, czyli postać naszej funkcji to będzie minus 1x plus 1. No i tak jak tutaj mamy zapisane a minus 1, b 1, odpowiedź a. Zobaczmy, to się zgadza i to się zgadza.